tak strzelaliście bez ostrzeżenia, to tak nie wygląda mi na policję. No bo to jest policja w rat, to ona trochę inaczej działa. Aaaa. Ilu was tam żyje? 20. 20 to nawet na serwerze nie ma. Dobra. Dwóch. Po prostu my gramy na raty, nie? Tak jeden gra pół godziny i później następny. A, takie zmiany. No, no, takie zmiany. To idzie się przywitać, czy co? Wyście już mnie przywitali ołowiem, więc tak średnio chcę. No, wbijałbym się. No, tu coś padło nawet. Ła, ła. No, z tej strony bym się kurna wbijał. No, też tak myślałem tutaj. Tutaj nie, no z tyłu tutaj, nie? Dokładnie tu. No będzie dużo do sadzenia. No ale co zrobić? I sadzę w ścianę chyba, bo fundamenty tu zniszczę. Chociaż ściana też padnie. Sadzę fundament chyba. Zobaczymy co będzie. Ładuję. Ściana też się uszkadza. No to patrzę dookoła. Ładuję. Fundament poszedł tam jeden. To już chyba... Czekaj, mogę budować? Nie jeszcze. A kurde. Dobra, trzeba w ścianę przyłożyć teraz. O kurde. Ma tutaj tego. Cóż zrobić? Będzie to kosztowne. Nie wiem, czy fundamentu nie niszczyć. Fundament jest już został zniszczony. Trzeba walić próg, żeby jak najwięcej szkód dodawać. To jest właśnie przewaga bazuki, że ona niszczy obszarowo bardzo. Cholera, to ma z metalu? Tu ma ten zabudowany. Tu musi mieć szafę za tym. No dobra, teraz to już nie ma co, to już trzeba próć. Nie, próję, próję. Tak się zastanawiam trochę, żeby nie spierdzielić czegoś. Dobra, na razie koniec. Ale chyba poszła szafa. Tak, mamy. Szafa poszła. Możemy budować, jak już. Czyli dobrze myślałem. Widzisz, kurna? I tu mogę na przejść już. Tylko, że jest kolejna ściana, ale to light. Dobra, idę po kolejne pociski. Znaczy, to już nie pociskami, tylko... Tylko co ten. To już bym chyba ładował C4, bo pociskiem to... Chociaż... Jak się bawić, to się bawić. Osłaniaj. Mam jeszcze 6 pocisków. Jak się bawić, to się bawić. Ładuj to. Dole jak najwięcej. Jak to teraz się ustawić, żeby się nie zabić? Czekaj, tu jak zniszczę te fundamenty, to wejdziemy. No spokojnie, czyli muszę w róg celować, tylko żeby się kurde nie uszkodzić.
weszło, w ogóle trafiłem? Trafiłem. Dwa naraz padają. Bardzo dobrze. Ładuj, ładuję. To jest ta fajna zabawa właśnie. W tej grze. Uwielbiam. Tu się rozpadło. O kurde. Już coś widzimy. Dobra, to trzeba tą ścianę chyba dobić tu. Tą ścianę dobić. Tam mamy schody. Tak? Tylko żeby ją dobić, to już nie trafię z tej strony. Już fundamentu nie ma co psuć. Dobra. Zostawię bazukę i saczelami się tu przebiję. Bo tam już po prostu nie ma co tych fundamentów niszczyć dalej. Bazukę, trzy pociski jeszcze są. Wezmę saczele, tani koszt. Nie przejdziemy. Muszę sprawdzić, czy tu nie przycisnę się, bo już jest wejście, tylko kurna, za ciasno. Dobra, ile tu? 183, no to co? Dwa? Stawiam dwa na razie. No jeszcze jeden. Poszło? No jeszcze chyba jeden. To są te, wiesz, ładunki z puszek, nie? Teraz. No. Oszczędzam te czwórki. No, wybuchnij, kurna. Czekaj. Co się dzieje? No jeszcze. Kurde, no co za bandzik, nie chcę wybuchnąć. Dobra, rozpadło się. Dobra, można już ten wejść tutaj. No dobra, trzeba sadzić drzwi. Wejdzie tu? Wejdziesz, jak ja wszedłem, to ty wejdziesz. Teraz cię ciszej słychać, weź ten mikrofon sobie popraw. Są schody, są schody. Ale schody możemy sobie zrobić tutaj. Czy nie? Co to, pancerne ma? Pancerne. Schody już możemy robić, także możemy sadzić. Gdzieś tu czekaj, muszę pomyśleć. Myśmy byli tam w środku. No to będzie piętro, nie? Wysadzisz podłogę. To będzie piętro. Ale za tą ścianą coś kurna było wtedy, ja pamiętam. Za tymi drzwiami. Chyba. No ja nie byłem tam, to nie wiem. Właśnie nie pamiętam, kurde, teraz gdzie tu sadzić. Te czwórkami już na górę. No trzeba go jechać. Dobra, po trzeba jechać na podłogę. Nie zastanawiać, połupać go od dołu. Dobra, biorę dwie ze czwórki. Już można budować, to już się znasz. Szafa całkiem poszła. Można postawić własną szafę i ją zabudować tam. Możemy później tą bazę całkiem przejąć w ogóle, nie? Mi się tak myślę, czy nie zabudować tam szafy. Ale to nie wiadomo gdzie. Dobra, na razie sadzimy. Dwie te czwórki biorę. Ciekawe, gdzie on śpi, gdzieś na górze pewnie. Soczele zostawię. Pięć soczeli jeszcze jest. Na razie dosyć tak mało poszło nawet. No ale mówię, wyliczyłem gdzie jest szafa, to nam zaoszczędziło sporo. Wtedy nie wiedzieliśmy. Dobra. Czemu ja mam gdzieś... Czekaj. Dobra, postawię te dwie. Dobra, to już zostaw tutaj. Postawić? No, idź już teraz ostro, już walka. Tylko wyjdę, bo nie chcę, żeby mnie wysadziło.
Wiesz, wybuchy słychać w pół mapy, kurwa. Słuchaj, słuchaj, ale ja tutaj obserwuję i... Dobra, podłoga poszła. Jesteśmy wyżej, jesteśmy tu, gdzie kiedyś byliśmy. I co, jest coś? Tak, i on tutaj... A, tu ma tak zrobione. Jest metal, jest 50 siarki, węgiel. Coś tam jest, ale... On tu śpiwór ma, tu trzeba się przebić teraz. O, ile węgla ma. Ja to będę musiał wynieść. Czekaj, przyjdę. Żarcie. Coś tu jest, trzeba to wynieść tam do przyczółka. Ja pójdę na ramach. Dobra, czyli 600 człowiek przy sobie na razie. No trzeba tu się wbić za ten, no bo co? Kurwa, on tutaj ma skrzynki. To byśmy wiedzieli, nie. Właśnie nie wiedziałem, gdzie dokładnie się ten. Trzeba było jednak wbijać się tutaj pod drzwiami od razu. No ale dobra. To mu zniszczymy jakoś. Osadzę. To ma też szafę. O kurde, cholerę węgla. Bardzo dużo węgla. Dziesiątki tysięcy. Drzewa, sporo. Metalu i kamienia. Ale siarki zero, nie? Ale trzeba ten węgiel wziąć chociaż. Może się przyda jeszcze. A tutaj metalu ma dużo. No metalu mam, nie wiem. Biorę ten węgiel. Ile zdążyłem, dałem radę unieść. Kości pierdoły ten... Nie? Kości to nawet nie, bo to bez sensu. Amunicja. Dobra, wyniosę to ile tu mogę. Gdzie on ma ten? Trzeba będzie, możemy budować tutaj wyżej? Może siarkę ma wyżej. Może mieć wyżej, no to jest taki surowiec ten. Tylko teraz za tą ścianą jest tu. A, to byśmy się nie przebili. Czyli to są skrzynki, ja nie wiedziałem, że to są skrzynki z tej strony. Dobra. Zobaczymy, czy możemy budować. Szafy nie ma na tym piętrze, czyli na pewno możemy. To trzeba pomyśleć. Ale on to ma dziwnie ten. Gdzie on ma wyjście na górę? A tu ma. Tu ma wyjście na górę. Dobra, idę zanieść. No ja też zaraz, tylko już tak patrzę, gdzie to dalej się przebijać. Chyba środkiem będziemy tu wchodzić. O, jak już możemy budować, to jest zupełnie inna sytuacja. Czy zrzut leci? Ja mam nadzieję, że on siarkę ma na nas ostatnie piętrze, nie? Że tak sobie po prostu posegregował. Czekaj. No blisko leci koło nas. Jak coś możemy zblokować? No nie. Nie, to nie. Przecież nie, nie ma co przerywać rajdu. Nie, bo jeszcze to zabuduje się. Wchodzimy, wchodzimy. Fajne wejście, takie dobre do obrony jest. Ty, proszę, czekaj. No. Czekaj, nie tu. Dobra, no to co? Sadzę chyba tu, gdzie schody. A chociaż w sumie tu jest jeden ten. Jedna C4 pójdzie na włas. Sadzę po włazie jedno C4. Dobra, na razie. Mamy tego jeszcze, kurwa. Będziemy oszczędzać. Wow. Lutrum. Ta. Lutrum. Wow, ale skarbinki ma. Stąd do nas strzela kiedyś. Ten ma tutaj działko gdzieś ma za oknem już. A nie, wyżej jeszcze ma działko. A wyżej jak to wygląda? Tu nie ma zabudowane? Nic tu nie ma. Ale jeszcze tu coś gdzieś jest. Czekaj, czekaj, jeszcze tu gdzieś coś jest. Tu jest chyba jeszcze przejście, czekaj. Co tak mnie laguje? Tu coś jeszcze musi być. Tu coś być. Jest. No właśnie, tu coś musi być jeszcze. Tak, tu coś za musi być. Za tą ścianą. Widać skrzynki, widzisz? Tutaj coś jest. No, lutro. Czyli za tymi drzwiami. Czekaj, czy my od dołu się nie przebijemy? Z blachy zrobię, dlatego. Z kamienia.
Wyjdę, tak, to jest pomieszczenie jakieś. Z kamienia tu nie, to się nie przebijem. Chociaż chyba, że tutaj, ale to też jest z metalu. A tu jest opancerzony, ty. To na pewno to tam coś jest. To tam ma ten lutrum. Na pewno tam coś jest. Czyli no, jest to wbijamy skarby. Normalnie po poziomie. Po poziomie wbijamy, tylko żeby schodów nie uszkodzić najlepiej. O, jakie bunkry. Wbijamy tędy chyba. Tutaj. Uwaga, stawiam. O kurde. No kurde, ja tylko mam szafę tak postawioną, że do następnych skrzynek. No a może ją jakoś wysadzimy. Dobra, biorę co jest, węgla dużo. Znowu. Trochę prochu, 20 prochu, aż jedna siarka. Ja tę siarkę wykorzystywam. To pełno wiader, nie wiem po co. No jego nie zrozumiesz. Amunicji troszeczkę. Ładunek sprawdzający. Bolta ma z tym celownikiem. Co tutaj jeszcze? No nic tu kurde, nie ma ciekawego. No dobra, no ale przynajmniej... Dobra, przynajmniej no nie mam bazę. Trzeba jakoś ten, spróbuj kill-offem, on ma siekiery tutaj. Spróbuj narzędziami tą szafę rozwalić. Tą dolną? No, skrzynkę, no. Żeby przejść dalej, ja wyniosę rzeczy. A, już nic nie trzeba. Co, nie ma co pakować tam już. Te śmieci to bym zostawił. Szkoda, że siarki nie ma. No, tyle węgla, a siarki nic. Co on z tą siarką robi? O, Mariuszek śpi. Nawet bronię ma, ty. No ma tam takie kurwa. Chcesz go tego odwal. Czy zostawimy go, niech się obudzi tutaj. Zamurujemy go w środku. Szafę. Ty, ale pocisk do bazuki ma. Jest dobrze, pocisk do bazuki to jest 1000 siarki. Całe. Co typ. Już idę. Węgiel zabieram. No ja też z góry zabieram. Ma broń nawet ten przy sobie. O, paliwo ma, to wezmę. To nie, to nie. Plany, biorę, rzucę. Teczka. Okej. Medyk. Laptopki. Dobra, niech sobie śpi, ja mu zostawię nawet kill-offy, kurwa. Już nie, bo wyrzucę mu kill-offy. No dobra, to co najważniejsze mam. Weź ciuchę z niego zrzuć jeszcze, żeby na go lasy tak. I zawodujemy ścianę. Nie, no już nie będziemy go zawodować. Nie, nie pomogę. Przecież to bluza, ta bluza jest dobra, ona też chroni przed tym, ja ją wezmę. Dobra. Bronił się nasz Mariusz. No jak się... to wygląda, jaki to syf w ogóle. Wyjebali mu śmieci jego. Zero uwielbiam, szacunku. Uwielbiam. To jest najlepszy moment w grze. Tą bazę jakbyśmy mu uparli, to byśmy całą wysadzili po fundamentach. No, ale już ale nie, też nie można być takim. W powietrzu by się obudził, spadłby. Co się stało? No dobra, to tyle, no już tu gość jest zrajdowany. No. Myślałem, że więcej do niego pójdzie. Jeszcze mamy 3 rakiety w bazie i kilka też czwórek. Ja wam jeszcze owiesz co chodzi, ci pokażę jedną bazę. To by trzeba było wynieść ten węgiel chociaż. Dobra, potem weźmiemy. Tamtą, nie wiem właśnie czy ona jest zjechana. Skrzynka. Ale skarby. Skarby mówisz? Mhm, nic nie ma. Pochodnia. O, tutaj. Właśnie, ja wiem, ja
koło tej bazy też przebiegałem. I mi coś tutaj... Coś mi tutaj nie pasuje, wiesz, bo... Bażek zabudowany to jest. Nie wiem, czy to nie tego Mariusza jest, kurde, wiesz co? Ty, no masakra, zobacz, wcześniej tak nie było tych zasieków. No wiem, tu aktywny i działka są w środku. No ale to już nie mamy... Drzwi posuwane są. Ja pierniczę. Nie mam czego pociągać tam. Ja mam kurde. Zawsze sto paliwa. No i zobacz, i ktoś tu się na pewno buduje, bo tego nie było. Było już parę dni temu. Może nie aż tak ten, nie tyle tych kolców, nie? Ale coś mi tu... Ile tych kolców, ja powiedziałem? Sakra, weź ten niszcz. Trzeba się przebić drzwiami, bo... Chyba, że tu granatami wysadzimy te kolce gdzieś w najsłabszym miejscu. Ale czekaj, to jest... Możemy próbować granatami to rozwalić. Mam jeszcze 10, 14 granatów w bazie. Helikopter gdzieś leci. No właśnie. Można próbować, no co, co innego robić. To by mógł spalić po tym miotaczem, nie? No to dobra, by mógł to spalić. By... No potem drzwi metalowe tam w bazie. Ale to takie widzisz, u góry są drzwi niby, a takie to jest jakby... takie dziwne jakieś, albo czy to nie jest ściema? Może być ściema, no. Ale nic większego nie będziemy już w stanie zrealizować. Tego się nie opłaca, już lepiej te kolce próbować zniszczyć, bo... Te, gdzie są drewniane, chociaż metalowe też ma, wszędzie. To śmigło mnie tutaj drażni. Nie wiem, jakby to schodziło z tych pocisków wybuchowych. Drewniane to miotaczem na bank spalimy, a te... No trzeba by było przetestować, no też nie wiem. Ty zobacz, tu ma jakby niedobudowane. To jakby jest ten. Patrz, on tam kurde ma... Dziwna sprawa z tą bazą. To byśmy kilofami tam weszli, dałem. Tam no jakieś wystarczy... Wystarczy się przebić po prostu przez tą barykadę, no i tylko tyle. Pociski wybuchowe bym tu wziął. Budować no nie można? Jak... Ty, można budować, ty. Można przeskoczyć. A nie. Czekaj, trzeba obejrzeć. Tu mogę budować, ale już bliżej nie. Zobaczę wokół. Gdzieś może... Zrobimy sobie most może gdzieś, jak się da radę. No coś tam miałem... No... To... Gdzieś nie, bo to kurde... To. Budujesz? No nie, no nie mogę już, bo szafa jest w środku. Zobaczymy z drugiej strony jeszcze. Ale tych zasieków dał, ja pierdolę. Nie no, to tutaj to wmiotacz po prostu i zobaczyć jak to schodzi z amo takiej wybuchowej, nie? No, no, no mamy tam w bazie trochę. Chyba nawet u niego było coś. No, ale to w te metalowe, nie? Bo te drewniane to na pewno miotacze zrozumieli. No tu nigdzie budować nie mogę, nie? Tu jest szafa i w tym trójkącie na pewno jest szafa. Ja by też można było spalić, bo jest z drewna. Ale to jest jakaś fejkowa baza, bo to ona jest... Mi się taki... też tak wydaje. Dziwnie, ale można się pobawić, no co tam. Szkodzi nam, co my tu zrajdujemy. W środku są działka. Więc może coś jest. No nie, nie, no to mostu nie zrobimy nad tym, bo jest... Ten, no właśnie, gdzie? Jeszcze z tej strony. Tego bym przeskoczył. Jakbym się dobrze rozpędził.
którego bym przeskoczył. O kurwa. Działko, działko, działko. O skubany. O skubany. Myślałem, że gościu jakiś już jest. Nie, 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 to działko jest. Ale mnie przesiekało, ty do połowy życia. No. Jest, jest tam działko. Przy tym wejściu, nie? Główne wejście tam przez te skorce. No ale dobra, to... Dalej. Blisko gdzieś jest helikopter. Zza lasu. Nie mam drzewa już, fuck. Nie mam siekiery. Bardzo blisko jest. Drzewo mamy w tym dole. Cofnijmy się do przyczółka. Helion zaraz zjedzie. Teraz to kurde blisko lata. Jak chciałem go zagrować, to uciekał. Zresztą pod nimi byłem, ale one są tak w połowie zrajdowane, w połowie niezrajdowane. Nie trochę wiadomo, się rozpadają. Trochę się rozpadają, nie wiadomo co z tym robić. No. Możesz tu skoczyć z wyjścia. Drabinką, bo się schodów nie dało postawić właśnie. To był problem. No drzwi są z tej strony tu, nie? Metalowe. Z tym, że na pewno będą następne dalej, nie? No na 100%. Cholera, no dobra, wie, ile tego będzie, no ale ile się przebijemy, tyle się przebijemy. Bo rozwalać te metalowe, no to, to byśmy ciężko. Nie wiem, jak to granatami schodzi, ale... Mhm. Ciężko będzie. O, ile to ma? Life'u? 600 ma, ale to wiesz, to zależy jak to... Starszym się nie da tego rozwalić. To jest mocne. Nie, nie, to bez sensu. Trzeba wchodzić drzwiami i tyle. Jeszcze no dobra, ściana potem i tak do rozwalenia, więc... Wszystko byśmy zużyli na ściany, a drzwiami może się gdzieś dostaniemy. No ale mościk przynajmniej zrobiłem. Tu jest szafa, zabudowałem ją. Już nie chciałem się drzwi robić. A, tutaj. Żeby ktoś sobie, wiesz, nie przywłaszczył terenu. To znaczy? Drzwi? Czy co? No coś bym takiego może zrobił. Zabezpieczymy się od tylca, że tak powiem. Mam przed sobą drzwi, właśnie wziąłem na taką okazję. Ale się wystraszyłem znowu sarny, ty. Tak dziwnie chodzą teraz. Jeszcze zrobimy tak, zrobimy ściankę. Możemy to otworzyć? Może. Ściankę z tej strony i z tej. Ktoś nam tu nie wskoczył i mamy zabezpieczony teren. Do obrony. Dobra, co tu robisz? No co, zaczniemy od C4. No chyba tak, to jest najlepsza opcja. Sadzę. No to drewniane drzwi. Pusto. Nie ma w ogóle, a nie, są drzwi. Tu jakaś strzałka? Co to ma być, kurna? W środku są działka, ty. Słyszę działko. No dobra. To jakby... Zaproszenie, co? Do rajdowania. Sadzę. Co mamy robić? Może znajdziemy gdzieś zniszczone, pójdziemy gdzieś na mapę, to możemy znaleźć jakąś bazę. Czekaj, bo działko jest w środku. Działko? Czekaj, no gdzieś na pewno jest, ale czekajmy, aż drzwi opadną. O kurde. To coś mi tutaj... Nasadzimy się, nasadzimy. Coś... Coś widać? Ale ścianę jak będziemy cisnąć, to... Właśnie trzeba popatrzeć przez te ściany, czy coś widać właśnie. Są tu jakieś, są skrzynki, ty. Ze no właśnie chyba jest. Coś tam jest, no. Teraz nie wiem, czy te drzwi, czy ścianę tą tutaj. Kurwa, nie wiem, może spróbuj. Spróbuj ściankę pyknąć. No to wtedy 2 czy 4. Dobra, może i drzwiami, dobra.
Idźmy drzwiami. Właśnie, pojedziemy ścianę. Pobij go, to może zabijasa zrobi. Wow, spray. Loot room. Oj, to duży. No coś tu niby jest, ale tak wyczyszczone. Ale trzeba tą skrzynię rozwalić jedną, tu szafy wezmę. Czekaj. Metal. Weź tą skrzynię rozwal jedną. Wziąłeś tam? A to nic nie ma. Nie ma nic ciekawego. No tu w jednej są wnyki, jakieś granaty lokalizujące. Czy skrzynki nie są? Ja myślałem, że to nic nie będzie. Dusze, miecze. Paliwo. Ja się zostawię. To ty? Tak, tak, to ja. Pusto. Piece sprawdzę po kolei. Węgiel. Puste piece. Węgiel. Oliwo 7,5, dwie szafy. No i co dalej? Co dalej? Na górę by trzeba było. Co dalej? Albo walić stąd. Faktycznie może tu. Kurwa, no nie wiem. Tu może być działko. No na pewno jest wyżej gdzieś działko, no. Ale jest gdzieś wyżej chyba. Dobrze, że nie szliśmy drzwiami, widzisz? Bo to na to samo by wyszło. Może wytrzyma, postawię tak tu i tu. Uciekaj. Koniec ze czwórek. Poszły piec. O kurde. Działko. Chowaj się, chowaj, 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 chowaj. Uważaj, on tu jest. Ojojojo. Chowaj się, to kontrol. Co ty robisz? No. Czemu żeś tu przyszedł? Ale tak słabo trafia. Słabo, nie trafiło raz. Coś tu się wycofa, ja się muszę zabandażować. No, no trzeba je grować, no dlatego ci mówiłem, żeś płótno wziął. Już koniec? Ty już koniec. Nie ma już. Są jakieś... Ty śpią goście. I są skrzynki. Trzeba stąd, jakoś... No, jak jeden no, wejdzie. Musisz... No, ciebie iść. Podsadzić? Iść, iść, skakuj. Ja? No. Dobra. To jest, jest... Goście śpią. Weszłeś? Tak, jest. No dużo tu nie ma. W razie. Czekaj, czekaj. Kuźwa. Taka wiesz, nie wiadomo co to jest, nie? Żarcie. No to może oni się wysypali, wiesz o co chodzi. Takie śmieci są na razie. Zobaczę tego tutaj. To oni nic kurna nie mają, nie? Śmieci same, aż mi szkoda zabijać. Kości jakieś pierdoły. No nie ma nic ty. No tu jeszcze drzwi są jakieś. Chyba, że staniesz z bazuki i zaczniesz łupać, no nie wiem. No mogę te drzwi z bazuki zacząć łupać. Teraz jeszcze noc idzie. Chyba to przenocujemy, bo normalnie... A, to nie będzie. Co za tymi drzwiami może być? Tutaj też są drzwi. Dobra, ile ja mam pocisków? 5 pocisków do bazuki. Na wszystkiego nie rozwalę raczej. Ale mam przy satchele. Tam, kurwa, możemy tu z braku laku najebać tych kilofów, że to z kilofami zjedziemy, nie? Ale czy to znaczy, warto? Czy nie, te ściany tu u góry są dobrze postawione, to... Nie, to byśmy naprawdę się tutaj... Nie, dobra, to był taki pomysł tylko. Dobra, ja tymi satchelami te drzwi będę jechał. Znalazłem lampę na głowę. Po jednym na spokojnie. A tego pana odrąbię też, żeby mi tu nie biegał. No tą rurkę to jest nam potrzebna? W sumie? Chuj nie no, chcesz to wyrzuć, no. Nie no, tak ci dałem po prostu. Nie wiem, zrób sobie z nią co chcesz, żeby wyrzucić. Myślałem, że to tam. No to jest najlepszy łup, jaki tutaj był, nie? Tak na pamiątkę ci. Taki no, pamiątkowy? Rurkę to. Teraz się zaczęło rajdowanie. Jak mi wybuchnie ten satchel na twarzy, wiesz, że będzie lipa. No ja nie wejdę tam.
Co to było? Nie wybuchł? Nie wybuchł. Już takim gównem rajdujemy, że już po prostu szkoda gadać. Aha, to się gasi tę lampkę F-em. A, widzisz, tego nie widziałem. Już taka bieda. Ty, kolejny śpi. Wow. Wow. O kurde! Co? 400 prochu. O kurwa, szaleństwo. To spokojnie, pan Sins, co pan masz? Uuu. Kamery, granaty, ty. O cholera, ja ci będę musiał rzucać rzeczy. No to dawaj, ja do pieców będę rzucał jak coś. Nie no, do pieców. Kurde. Ty, wywalam tą rurkę, nie? Ta, wyrzuć. O, ja nawet zaraz widzę. Ty, szafa jest. Rozwalaj. Nie, no autoryzuję sobie, po co rozwalać? Działko no jest przecież, nawet, ty. Wspomniałem. Działko mogę autoryzować, zobaczę czy... Autoryzuj. Działko, naboje są. To zostaw, będzie nas osłaniać. Medyki... Kurna, no mam problemy z tym. Czekaj, normalnie... To zbuduj schody. Ze wszystkim mam problemy tu. Ja wejdę do ciebie i ten. No właśnie. Bo na dole będzie... może też być szafa. No to wskocz, ja cię po co? Ty, nie mogę. A nie, no musisz się przesunąć. Odsunąć się musisz. O! Dobra. Pięknie. O, tu śpi jakiś typek, ty. No, to już zabity. Chyba go zabiłem, nie wiem, może nie. Nie, no żyje normalnie. Nie wiem, dobra, wezmę tą kamerę też. No, bo wziąłem to, co lepsze. No, weź wtedy proch jeszcze, nie? Tutaj. A gdzie on jest? No, w skrzynkach. Gdzie? I tego gościa trzeba zabić. Czekaj, ja to... Dobra. Trzeba ładować teraz, nie wiem w co, kurde. Dobra, granatami będę napierdzielał. Czekaj, wywalam te śmieci, wywalam te śmieci. Miny to zostawiam, skórę zostawiam. Ale zostaw te narzędzia, kilofy, bo mogą się przydać. Bo ty strzeliłeś? Ja przejduję dalej. To ammo zostawiam, narzędzia biorę. Maskę Neryja biorę. Rurę wyrzucam. Będę rzucał granatami, trzymaj się. Mhm. Daleko. To laptop już nie biorę też tego. Nie bierz. Do rury też nie biorę. Kurwa, czekaj. Te granaty to są takie prawdziwe granaty. Ty a tutaj wiesz, mogę schodzi? Do skrzynki mogę tutaj wrzucić te rzeczy? Mogę, nie? No tak, do tej to drugiej. Chodziło, żebyś tego typa tylko wypakował, no. Kurwa, jestem zmęczony dzisiaj, bez kitu. No, to i tak zostaniemy na razie, no bo ten. Przeradować do końca. Mam przejętą bazę, do tych typów trzeba ten. Weź zaraz te drzwi zbudujemy, będziemy mieli bazę. Poniszcz mu łóżka wszystkie i ten, bo wiesz, nigdy nie wiadomo, akurat się zrespi. Buty sobie. Ładnie. No ma tutaj trochę tego ty. Ale te narzędzia. Szafka z narzędziami? No skrzynki. Ja to tam miałem. Skrzynki, bo wiesz, może... Dobra. I granatami rajdujemy. Kurde, sturlok się. Ale dają radę? No pewnie, że dają radę, to są porządne granaty. Okej. Uważaj. Dobra, padły. Dobra. Zabijam śpiwory. Ty, na górę jest wyjście. Tutaj. Teraz nie wiem co dalej. Ale to już jest ten. To już jest to trzecie piętro, to już jest chyba takie... To trzecie piętro to jest takie ten. Tam chyba już nic nie będzie, jak mi się wydaje. Nie wiem teraz gdzie rajdować, czy tu? Tu są uszkodzone jeszcze. Dobra, rajduję te drzwi. Wszystko to wszystko. Kurde, obok. Nie... Ciężko będzie teraz wyjść. O, no, kurde, obok znowu.
Ale coś tam uszkadza. Można minami dobić w sumie. To nie, nie było tak źle, nie? Będę strzelał, nie? Wybuchowe? Nie, miny. Nie, to, nie, dobra, okej. Mamy szafę, to trzeba miny wykorzystać. Przy okazji miejsce sobie zrobię w ekwipunku. Co tam robisz? No rozwalam łóżka. Aha. Nie chcę, żeby mi wjechali. To znaczy raczej to jest możliwe, nie? No ale... Ładnie idzie minami. Metalowe drzwi naprawdę szybko schodzą, nawet minami, kurde. Co on tu mu zostało? Nic mu nie zostało, rozwalam go. Co jest? Strzeli tu żadnych nie ma jeszcze. Proch wziąłeś, dobra. Wszystko przyniosłem tam. Tutaj, tak? Przyniosłeś? Tak. Strzeli, jedzenie. A miny są jeszcze. Dobra. Jedzenia, nie jedzenia. Trzeba spokojnie rajdować, oszczędzać, bo. Kurwa, tam na górze na pewno ktoś jest. A czekaj, a jak ja to bym tu, ile to zostało? Nie. Nie, weź, ja to miną zjadę. Nie weź, weź. Możesz strzelić sobie w minę. Dużo. Myślisz, jednak moje naboje lepsze są. Ja mam zwykłe naboje. Kurde, tu jest, zobacz, na dół. Klatka, dobra, tu już twej dół. No ale to granaty i miny, to ten. Tu schody. Cuda, cudaczne teraz. Musisz się przesunąć, bo nie mogę schodów wstawić. Nie, musisz tu do mnie. Czekaj, zrobię obok ci fundament, żebyś... Aha, dobra, nie wejdę. Jak ja muszę zeskoczyć. It's crazy. To się teraz porąbało, no. Fuck. No, muszę się zabić. Dobra, tu się tak przejdzie. I tu podłoga, o, i teraz powinno się... Ja nie umiem przez to. O, skoczyłem, dobra. Ty, to w środku zabudowane jest. To jednak dobrze te drzwi byłoby rozwalić, ty. A nie, czekaj. Jak ty to wskakujesz? Bo ja tu nigdy nie skakałem. Kontrol. Kontrol i spacja. Czy to kontrol, są te drzwi? Spacja. Chyba to te. Nie, wiesz co, chyba żeśmy już zrajdowali tą bazę. To jak mało poszło. No 6 czwórek i trochę granatów i min. Bazukę mam z sobą, także trzeba uważać. W miarę baza zabezpieczona, także nikt tak od razu nie wejdzie. Po prostu cofka i tyle. Czekaj, bo w sumie tam już nic nie zostało ciekawego, nie? No nie, no. No, można... no to można to na razie zostawić. Po chuja to wziąłem i wyrzuciłem. Wziąłem ten. Mówię, ten najlepsze proch, rzeczy są masz te 400 brane. Prochu masz, nie? Tam niecałe. Ja mam tej wysokiej jakości metal. No, prochu. Nie, to prochu jest 3000. Ponad było chyba 3,5 gdzieś. 3310. A, no to jest. No ale to jest sporo. No to kurwa jest bardzo dużo, no. Bo to jest przecież przerobione, nie? No. Teraz siarka jest w sumie potrzebna. I 500 paliwa, od razu paliwo do kopalni, niech kopie. Mhm. Gdzie idziemy teraz? Czekaj, jest tu.
Walczyko z kolesie idą. Wszystko znalazł. To on nas znalazł. Usłyszał wybuchy, no szukał nas. Miał 1300 siarki.